Chwała Bogu, witajcie. Bardzo serdecznie Was witam wszystkich. Wiecie, tak patrzę na tę najmłodszą grupę, że rodzice chętniej chodzą jak te dzieci chyba na tę szkółkę. Musimy sprawdzić, co tam jest. Na pewno dobrze rysują. Chcę Was przywitać bardzo serdecznie, popatrzeć się na Was, nacieszyć się Wami, Waszym uśmiechem. Wiecie, lato jest niesamowite. Ono zmienia kolor skóry nawet. Amen? Ja to widzę. Chciałbym powiedzieć, podzielić się Słowem Bożym, które bardzo, bardzo dobrze znacie, które bardzo dobrze w każdej modlitwie wypowiadacie, ale jest bardzo cenne, bardzo ważne na dzisiejszy dzień. Dziękuję, że przyszliście, dziękuję, że możemy razem mieć społeczność z Panem. To był cudowny czas, kiedy możemy uwielbiać Boga, dziękować Mu za Jego miłość, za Jego łaskę. I chciałbym powiedzieć, że Bóg jest dobry. Amen. Bóg zawsze jest dobry. On jest dobry dla twojego życia. Kiedy przyszedłem na to zgromadzenie, usłyszałem modlitwę, tam na modlitwach usłyszałem takie pierwsze zdanie: Boże, dziękuję Ci, że jesteś dobry, że zawsze jesteś dobry dla mojego życia. I to jest prawda, takim jest Bóg. Bóg jest dobry. I ja chciałbym dzielić się takim właśnie słowem dzisiaj, jaki On jest cudowny do twojego i do mojego życia, jaki jest niesamowity. Pomimo wszystko, co się dzieje w naszym życiu, Bóg jest dobry i ma zawsze dobre myśli. Tydzień temu chyba na modlitwach wspólnych Kościoła mieliśmy takie słowo, ja go może przeczytam, Jeremiasza, Księga Jeremiasza, 29 rozdział. I słuchajcie, to mówi Bóg. To nie mówi ktoś, ale to mówi Bóg. I usłuchajcie się w te słowa. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać z całym swoim sercem. Niesamowite słowa. Wiecie, usłyszeć coś bezpośrednio od Boga to jest niesamowity cud, to jest łaska. A tutaj Bóg mówi wyraźnie do ciebie i do mnie, że Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. To znaczy, Bóg nie zastanawia się, patrząc na twoje życie, co ty zrobiłeś, a czego nie zrobiłeś i ja teraz się zastanowię, jakie ja będę miał myśli o tobie. On nie określa ciebie i nie ceni ciebie na podstawie tego, co zrobiłeś albo czego nie, ale on patrzy na twoje życie i on już wie, jakie ma myśli. Zanim popatrzy na twoje życie, on już wie, jakie ma myśli. Bóg jest niesamowity, jest cudowny, halleluja. I słuchajcie, tutaj to słowo wyraża, Bóg mówi o sobie, ja wiem, jakie mam myśli o tobie. I to nie są myśli o niedoli, ale to są myśli o pokoju, aby zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. A potem daje ci klucz, jak rozwiązać to, abyś mógł wejść w to, abyś mógł to wejść. I mówi tak, gdy mnie będziecie szukać. Amen. Gdy mnie wzywać będziecie i zanosić do mnie modlitwy, to ja was wysłucham. Kto modlił się i Bóg ciebie wysłuchał, niech podniesie rękę. Halleluja. Dzięki Bogu. Boże, dziękujemy Ci za te świadectwa. Słuchajcie, kiedy się modlisz, Bóg Ciebie wysłucha. Kiedy Go szukasz, tutaj dalej jest napisane, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać z całym swoim sercem. Całym swoim sercem. Szukać Boga całym sercem. To może tak dziwnie brzmi dla tych, którzy pierwszy raz to słyszą albo nie zastanawiają się nad tym. To brzmi dziwnie. Szukać Boga. Czy się zgubił? Jak szukać Boga? Ja to zawsze obrazuję tak. Zobaczcie się, teraz jest taka pora i za chwilę już będziecie widzieć to. Zobaczcie, jak ludzie, którzy lubią grzyby, którzy szukają grzybów, wychodzą, aby zbierać grzyby. Popatrzcie się, jak to wygląda. Ja już to kiedyś mówiłem, nie wiem, czy na tym miejscu, czy gdziekolwiek indziej, ale przypomnę jeszcze raz dla tych, którzy nie słyszeli. Kiedy idziesz na grzyby, ubierasz jakąś pelerynę, ubierasz jakąś czapkę, żeby tam pod tymi krzakami się przecisnąć w mokrych gałęziach, ubierasz gumocze, jakieś buty takie dobre do lasu. I kiedy to wszystko weźmiesz, jakiś tam pojemnik na te grzyby, jakieś narzędzie do tego zbierania, kiedy to wszystko masz, wchodzisz do lasu, przeciskasz się przez takie miejsca, gdzie normalny człowiek nie wchodzi, pełzasz po czworaka, jak na dorosłego człowieka nie przystoi, robisz różne dziwne rzeczy po to tylko, żeby znaleźć grzyba. Zgadza się? I ci grzybiarze, oni chodzą, wiecie, mówimy o nas, oni chodzą pod tymi gałęziami, przechodzą, a już, wiecie, oczy swoje to z orbit wypadają im, chodzą i patrzą się, żeby tylko jak najmniejszy grzyb, wszystko znajdzie. Mały robaczek, o widzicie, nawet jeszcze niebezpieczeństwo czyha na nich. Tam można być ukąszony przez coś, a oni się tego nie boją. Dla nich to nie ma żadnego znaczenia, bo szuka grzybów. I chcę wam powiedzieć, że grzyby są bardzo smaczne, ale tak naprawdę żadnych wartości nie mają odżywczych. A tyle poświęcenia ludzie, którzy szukają grzybów, poświęcają. Odnieśmy się teraz z powrotem. Szukajcie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, znajdziecie mnie.
I popatrzcie się, tam na grzybach mogłeś wyglądać dziwnie, a nie interesuje cię to, bo chcesz znaleźć. Czy my czasami, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, żeby szukać Pana, kiedy przychodzę do modlitwy, żeby szukać Pana i zastanawiam się, no nie, jak podniosę ręce, to będę dziwnie wyglądał. Ale w lesie nie zastanawiałeś się, czy będziesz dziwnie wyglądał. A szukasz Boga, szukasz życia, szukasz czegoś cennego. Dlatego chcę was zachęcić tutaj. Słowo Boże mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. Ja wiem, moje myśli nie są chwiejne i nie są niejednoznaczne. Ja dokładnie wiem, co myślę o tobie. I to są dobre myśli, to są myśli o pokoju, nie o niedoli. Chcę dla ciebie przyszłości i dobrej przyszłości. Chcę natchnąć nadzieją. Bardzo lubię to słowo, natchnąć nadzieją. Jest w kilku miejscach w Słowie Bożym, bardzo dużo jest powiedziane natchnąć, tchnąć. Wiecie, kiedy Bóg stworzył świat, On tchnął ducha. Kiedy stworzył człowieka, On tchnął w niego ducha i zaczął żyć. Amen? Psalmista w swoim psalmie jednym mówi, że Bóg wypowiada słowo, a swoim oddechem tchnie w nie życie. Amen? Halleluja. To jest niesamowite. I właśnie w twoją przyszłość Bóg chce tchnąć życie. Co natchnąć ją nadzieją. Boży oddech to jest Jego duch, Jego życie. To jest cudowne. I takim jest Bóg. Ale chciałem z dwóch miejsc czytać dzisiaj z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. To słowo tylko chciałem przypomnieć, bo jest bardzo ważne. Tego nie można zapominać. Zapiszcie to słowo i czytajcie, cytujcie go. Kiedy przyjdzie ci gorszy dzień, otwórz, przeczytaj go i powiedz, Boże, dziękuję ci, że twoje myśli się nie zmieniły. Dziękuję ci, że ja wiem, jakie ty masz myśli o mnie. Myśli nie o niedoli, ale o pokoju. Amen? Halleluja. Jesteście tutaj? Halleluja. Czytajmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Tym słowem chciałem się podzielić dzisiaj. Kiedy się modliłem, bardzo, bardzo dotkło moje słowo, dotkło moje serce to słowo. Już bardzo, bardzo długi czas temu, ale nosiłem go w sercu. Modliłem się, pytałem Pana. Jest bardzo to co słowo cenne i mocne. Jest bardzo wyraźne i mówi je Pan Jezus. Tak samo jak tam mówi Bóg, tak tutaj mówi Bóg, mówi Pan Jezus. Słuchajmy Słowa Bożego, czytajmy 25 rozdział od 14 wiersza będziemy czytać. Pan Jezus mówi tak. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. Chciałbym do tego momentu na razie. Czy jest ktoś, kto nie zna tej historii? Nie słyszał ani raz tej historii? Jest ktoś na tym miejscu? Odwagi. To nie jest nic wstydliwego. Wszyscy słyszeliśmy, wszyscy znamy tę historię. Ja przytoczę tylko w bliższy sposób. Przychodzi Pan i swój majątek rozdziela swoim sługom. Jednemu daje 5 talentów, jednemu daje 2 talenty, a jednemu daje 1. Każdemu według jego zdolności, aby mogli obracać, aby mogli pomnożyć, aby mogli to rozmnożyć. Kiedy Pan Jezus tutaj mówi o tych talentach, to tak wbrew pozorom, talenty to nie chodzi o talenty, ale tam chodziło o pieniądze. To był środek płatniczy, to była waluta, którą się posługiwali. Talenty to były pieniądze. Na dzisiejszy dzień, gdybym to powiedział, to bym musiał powiedzieć, że jednemu dał 500 tysięcy, drugiemu dał 200 tysięcy, a jednemu dał 100 tysięcy. Zgadza się? To by tak brzmiało na dzisiejszy nasz język, język polski, nasze złotówki, nasze 1000 złotych. I Pan Jezus mówi bardzo prosto w przypowieściach, mówi w rzeczach, które zrozumieli. Dziwna sytuacja jest taka, że kiedy mówi się o pieniądzach, czasami ludzie zaczynają myśleć, że to jest niewłaściwe. A Pan Jezus bardzo często zwraca się, dając przykład właśnie o pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze jakoby są przelicznikiem naszego czasu. Chodzisz do pracy, ciężko pracujesz, zarabiasz pieniądze i to jest przelicznik twojego czasu, twojego życia. To się zgadza i Pan Jezus bardzo często używa. Wiecie, wczoraj miałem taki przykład. Przyjechał kolega do mnie i robiłby mi pewną usługę dla mnie. Ja się go pytam, ile ci mam zapłacić? A on mówi, wiesz co, to była godzina roboty. I ja zadałem mu pytanie, to ile kosztuje godzina twojego życia? On się wyprostował naraz i chyba się obudził w tym momencie. Bo chciał powiedzieć, że to bardzo, tak to niewiele to znaczy. A obudził się w tym momencie i zauważył, że to jest godzina jego życia. I wiecie, była fajna okazja, żeby powiedzieć, słuchaj, Bóg nam dał życie. I każda godzina
To jest przelicznik. Każda godzina twojego życia to jest od Boga dar. To była możliwość, żeby powiedzieć krótko świadectwo. Fajnie, naprawdę fajnie. Ja lubię mówić o pieniądzach, bo można zawsze powiedzieć o Jezusie. I Pan Jezus też nie wstydził się pieniędzy. On mówił często o pieniądzach. I kiedy tutaj mówi do ludzi o pieniądzach, to wiecie, dziwne, że wszyscy ewangeliści też mieli może problem z tym. Bo tylko Mateusz, który był przy pieniądzach od początku, był jego zawód, napisał o tym. I on o tym opisał, załapał, o co w tym wszystkim chodzi. I on to dobrze opisał. Dzięki, Mateusz, że napisałeś o tym. Pan Jezus, kiedy mówi o pieniądzach, On się nie wstydzi, dlatego my też nie musimy się wstydzić o tym. To jest przelicznik naszego życia, tak naprawdę, bo pracujemy i zarabiamy. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy przyszedł do pewnego kościoła, do pewnej świątyni, dokładnie, to kiedy chciał poznać członków tego zboru, tego kościoła, to On nie zrobił wywiadu. Znacie taki przykład? On nie zrobił wywiadu, On nie zapytał jednego, słuchaj, w twoim małżeństwie służycie razem, ty i twoja żona służycie razem Bogu? Służycie Bogu może, a wasze dzieci, czy śpiewają na szkółce, występują, czy udzielają się? Jak w ogóle jest w waszym życiu? On się nie robił wywiadu, Pan Jezus. Wiecie, co Pan Jezus zrobił? Coś bardzo dziwnego. Usiadł koło skarbonki i patrzył się. On poznawał ludzi. Pan Jezus poznawał ludzi i patrzy tak, a uczniowie razem z Nim i byli ciekawi i mówili tak, no my tych ludzi znamy, my wiemy. I przychodzi Pan, ładnie, przystojny, ładnie ubrany, oryginalny garnitur, przychodzi i ładnie okrągłą sumkę wsypnął do skarbonki. Uczniowie aż oczy zrobili wielkie, Pan Jezus nic. Przychodzi następny gość, wyciągnął z kieszeni to, co mu zostało, resztka ze sklepu może, paragon do kieszeni, bo nie wypada, ale resztę wsypał do skrzynki i poszedł. Też to było dosyć znacznie, też było dużo. I mówili, no, niesamowicie. Może ktoś następny, a Pan Jezus patrzył. Ale przychodzi kobieta, która w swojej dłoni miała zaciśnięte, może wstyd ją było pokazać, co tam jest. Ona przychodzi i kiedy to wrzucała, chciała tak nisko, żeby nie było uderzenia słyszeć. Ale wszyscy, kiedy pinkło, widzieli, że to jest wysoki dźwięk i to jest malutka, drobna moneta, to jest groszówka. I odeszła uwielbiać Boga, poszła wielbić Boga. I kiedy już wszyscy przeszli, to Pan Jezus popatrzył się na uczni i co powiecie? No, jest hierarchia. Jedny. Pan Jezus mówi, ona dała najwięcej. Wiecie, uczniowie zrobili oczy, mówili, co ty, Panie Jezu, mówisz? Nie widziałeś tego? Ona dała wszystko. Ona przyszła uwielbiać Boga. Ona przyszła powiedzieć Bogu, Boże, teraz już mogę zaufać tylko Tobie. Teraz mogę zaufać tylko Tobie. I Pan Jezus powiedział, jej serce jest najbliżej Boga. To, jak dajesz, to obrazuje Twoje serce. Amen. I Pan Jezus poznawał ludzi nie po tym, jak się wypowiadali, jak ładnie byli ubrani, ile mogliby zaoferować, co mówili o sobie. Nie robił wywiadu z nimi. A jak w Twoim życiu masz zwycięstwo, jesteś dobrym człowiekiem, On się nie pytał. On patrzył się, jak ty żyjesz, jak zachowujesz się, co jest w twoim sercu. Amen? Co dajesz? Jakie jest twoje serce? I on się nie wstydził mówić o tym. Pan Jezus się nie wstydził o tym. My też nie musimy. Słuchajcie, ale nie o tym chcemy mówić dzisiaj. Nie o pieniądzach. Chcemy mówić o tym, że Pan przyszedł i dał. Pierwsze, co zapiszcie, co zapamiętajcie, to, co mnie dotkło tak mocno, kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę historię, to czytamy tak. 15 werset. I dał. Wiecie, to niesamowicie mnie uderzyło. Bóg nigdy nie przychodzi, żeby zabierać. Bóg nigdy nie przychodzi, żeby cię ogołocić. Nigdy nie przychodzi, żeby zabrać ci to, co masz, tę resztę. Nie przychodzi nigdy i nie wymaga od ciebie, żebyś oddał wszystko, co masz. Ale On przyszedł, aby dać. Amen? To jest natura Boga i takiego Boga poznaję. Wiecie, kiedy odkryłem tę prawdę, że Bóg jest Bogiem, który daje, to mnie niesamowicie zmieniło moje serce. Bardzo się cieszę, kiedy przychodzę i mówię, Boże, Ty jesteś dobry, Ty jesteś dawcą. Wiecie, jak się zaczyna początek Ewangelii? Tak Bóg umiłował świat, że co? Syna swego dał. On niczego nie zabrał, On niczego nie wziął, ale przyszedł, aby dać to, co najlepsze, aby dać ci zbawienie. To jest pierwszy punkt, który najważniejszy, który w moim życiu jest niesamowicie ważny. Bóg zawsze daje, Bóg zawsze przychodzi, aby dać. I tutaj w 15 wersecie jest napisane, że Pan przyszedł i jednemu dał, On dał. On nie zabrał nikomu, ale dał. Czytajmy następne. Jednemu dał 5, jednemu dał 2, a jednemu 1 talent.
powiedzmy 100 tysięcy, powiedzmy to na nasze. To są pieniądze, dał im majątek. Tutaj jest napisane, przekazał im swój majątek. To też nie jest bardzo wątłego coś. Słuchajcie, majątek. Swój majątek, rozdzielił swój majątek. To, co miał, rozdzielił swój majątek między swoje sługi. To jest bogactwo Boże. To nie jest byle co. To nie jest kilka złotych. To jest majątek, to jest bogactwo. I Bóg daje. I Bóg daje. I tutaj czytamy, że rozdziela. Następny punkt, który mnie uderza, i to jest wielka miłość Boża. Wiecie, Bóg powierzył nam, Bóg przyszedł i Bóg dał. To jest Jego miłość, to jest dowód Jego miłości, że On nigdy nie zabiera. On nie przychodzi do twojego życia, żeby zabrać. Diabeł przychodzi po to, żeby zabierać. Amen? Słowo Boże mówi, że przeciwnik, diabeł, przychodzi po to, żeby co? Kraść, zabijać i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby dać i to życie w obfitości. Amen? Dzięki Ci, Duchu Święty. Tego słowa szukałem. Wiecie, to jest największe, to jest cudowne, że Bóg przychodzi, aby dawać, a przeciwnik przychodzi po to, aby zabierać. I kiedy coś w Twoim życiu się straci, coś w Twoim życiu Ci braknie, to niemądrze jest mówić, Boże, dlaczego mi to zabrałeś? Pomyśl dobrze. Bóg zawsze przychodzi, aby dawać. Przychodzi, aby dać. I kiedy ten sługa przychodzi, kiedy ten Pan przychodzi do sług i daje jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według zdolności. I wiecie, tutaj czytamy tak, że ten, który wziął pięć, on natychmiast poszedł i pomnożył to. Bo natychmiast zainwestował. Natychmiast, wiecie, pokombinował. Tu inwestycja, tu jakieś, wiecie, tu można coś kupić, tu można sprzedać, tu można, żeby pomnożyć, żeby coś z tym zrobić, żeby żyć. Rozumiecie? Żeby pomnożyć. Ja tego nie umiem wam powiedzieć i nie chcę tego mówić, bo każde życie, każdy z was, jak jesteśmy, każdy ma inne zadanie do wykonania. Bóg ma dla ciebie plan, a Jego myśli są dobre dla ciebie. I On daje. I On ci dał życie. Dał ci dobre życie. Halleluja. I w tym życiu każdemu z nas, jeden ma może, kiedy my patrzymy, byśmy porównywali, a tak nie wolno, to byśmy powiedzieli, o, ten to ma życie. Wiecie, 95 lat już żyje. To ma niebogate życie. Błogosławione życie. Chciałbym też tak. Wiecie, ale chciejmy błogosławić i patrzeć na to, co Bóg daje tobie, co daje mi. Nie patrzmy na kogoś innego. Nie patrzmy na tego, że ktoś ma więcej, a ja mam mniej. O Boże, ty dałeś tamtemu pięć, a mnie dwa. To nie ma znaczenia. Mówiliśmy przed chwilą o tym. Przy skarbonce. To nie ma znaczenia. Bóg kto tobie dał. On tobie dał. On zna twoje możliwości. Zna twoje zdolności i wie, ile ty możesz przynieść błogosławieństwa. Ile możesz obrócić. Ile procent możesz przynieść. On ci nie da tyle, żeby cię to zabiło. On ci da tyle, żebyś mógł tym dobrze obracać. I on ma dobre myśli. On ma dobre myśli, abyś to mógł robić. I słuchajcie, następny przychodzi i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi, ukrył pieniądze pana swego. I teraz jest następny punkt. A po długim czasie, to co mnie bardzo mocno dotknęło, po długim czasie, to słowo po długim czasie obrazuje mi, jak miłosierny jest Bóg. Bóg daje dużo czasu. Słuchajcie, każdy z tych trzech miał tyle samo czasu, aby coś z tym zrobić. Bóg jest miłosierny i cierpliwy i czeka na ciebie i daje ci dużo czasu. Wiecie, on kiedy to zakopał, kiedy to jego decyzja była zła, miał mnóstwo czasu, żeby jeszcze się rozmyślić, żeby jeszcze odkopać i jeszcze podjąć decyzję. I chcę ci powiedzieć, że w twoim życiu masz mnóstwo okazji do tego, aby zacząć jeszcze raz, aby zacząć od nowa, aby powiedzieć, Boże, wiem, zaniedbałem, ale mogę wstanąć i jeszcze raz zacząć od nowa. Przepraszam Cię, pokutuję z tego. Chcę zacząć od nowa. Masz mnóstwo czasu. Nasze życie. Bóg nie daje nam tylko 15 minut i zdecyduj się i teraz tak liczę. Raz, dwa, trzy. Jeżeli się nie zdecydujesz, to stracone. On daje Ci mnóstwo czasu. Bóg jest miłosierny. Cierpliwy i łaskawy jest Pan. W Słowie Bożym czytamy to. Miłosierny jest, nieskory do gniewu. Jest łaskawy dla Twojego życia. On ma dobre myśli i On czeka na każdego jednego. On czeka na Ciebie. Czeka na Ciebie. Słuchajcie, pierwsza rzecz, On dał. On chce, aby Ci się powodziło. On chce, abyś rozmnażał. On chce, abyś Twoje życie powielał. Abyś w Twoim życiu się rozwijał. On chce. To jest Jego serce. Czytaliśmy o tym na początku, bo On ma dobre myśli o Tobie. Takie właśnie ma myśli Bóg o Tobie, o Twoim życiu. I teraz On daje. On Ci daje. On niczego nie zabiera, ale On Ci daje życie. On Ci daje obfitość, błogosławieństwo. On Ci daje zdolności. Daje Ci pomysły i myśli. I daje mnóstwo czasu. I mówi,
Zastanów się, co możesz zrobić. Zastanów się, jak możesz przeżyć. Zastanów się, co możesz w twoim życiu zrobić. Mnóstwo czasu. Wiecie, to mi daje obraz miłosiernego, łaskawego i pełnego dobroci Pana. Takim jest Pan. Tutaj Pan obrazuje Boga. Pan Jezus powiedział to w przypowieści i Pan tutaj obrazuje Boga. I tu jest napisane tak, a po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I ciekawe jest to, że kiedy przyszedł do pierwszego, on mówi, Panie, z radością wielką, mówi, Panie, patrz, dałeś mi 5, dalsze 5, pomnożyłem. Niesamowicie było służyć u Ciebie. Jesteś niesamowitym, dobrym Panem. Kiedy przychodzi do drugiego, on mówi, dałeś mi 2, popatrz, dalsze 2 przyniosłem. Niesamowite błogosławieństwo, obfitość. Ale przyglądnijmy się na trzeciego. Trzeci gość, kiedy Pan przyszedł, i przeczytajmy to słowo może, ja to przeczytam dalej od 19 wiersza. Po długim czasie powraca Pan swoich sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł, Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Potem przyszedł ten, który wziął 2 talenty i rzekł, Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przyszedł i ten, który wziął 1 talent i rzekł, Panie, wiedziałem o Tobie, że żeś człowiek twardy i że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz to Twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan jego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie wtedy od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest to miejsce w Biblii, gdzie jest napisane o przeznaczeniu wiecznego oddalenia od Boga. Straszne miejsce. Słuchajcie, chcę zwrócić uwagę na tego trzeciego sługę. On przyszedł i nie mogłem sobie poradzić, długo nie mogłem sobie poradzić z tym słowem. Dlaczego on mówi, wiem Panie, żeś surowy, wiem, że jesteś twardy i żniesz tam, gdzie nie siałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypywałeś. Dlaczego mówi do Pana takie słowa? I wiecie, on z tej leniwości swojej, a właściwie to w moim myśleniu, on się jeszcze więcej napracował, żeby wykopać dół, żeby to zakopać, niż zrobić coś użytecznego z tymi pieniądzmi. Zrozumcie, no do banku jest łatwiej zajść, niż dzisiaj takiej suchej ziemi kopać dziurę. Co kierowało tym człowiekiem, że zrobił taką głupotę, że zrobił taką rzecz? Co nim mogło kierować? Chcieliśmy się przez chwilę zastanowić. Dlatego, że Biblia bardzo wyraźnie mówi tutaj, ten Pan nie sprzecza się z nim. Ja nie jestem taki, jak ty mówisz. Popatrzcie się, gdybyśmy zrobili wywiad z tymi trzema osobami. 3 osoby. Zróbmy wywiad z pierwszą osobą. Pierwsza osoba. Przyjdziemy do niego i zapytamy się, słuchaj, dostałeś 5 talentów. Co, jak to odebrałeś? I ten człowiek teraz mówi tak, słuchajcie, to jest wywiad. Ja się wcielam w rolę tego człowieka. Posłuchajcie mnie ludzie, nie miałem nic. Nie miałem nic, byłem bankrutem. Byłem zrujnowany. Przyszedł do mnie Pan i powierzył mi majątek, powierzył mi pieniądze. To postawiło mnie na nogi. Zrozumiałem, że to jest okazja, którą mogę wykorzystać, aby stanąć, aby odbić się od dna, aby zrobić coś dobrego, aby oddać co Jego, ale tak samo przynieść zysk. I moje życie nabrało sensu, ale tak samo mogłem pomnożyć pieniądze kogoś, kto powierzył mi, kto mi powierzył, kto mi zaufał, kto powiedział, że chce, żeby ci się dobrze powodziło, chce, żebyś stanął na nogi i rozwinął się. Powiedział, ten Pan to niesamowity gość, to jest mój przyjaciel, to jest ktoś, z kim chcę robić interesy. To jest ktoś, kto, jeżeli bym miał cokolwiek zrobić na świecie, to jest pierwszy gość, do którego pójdę. Z nim chcę być w spółce. To jest ktoś, z kim chcę być całe życie. To jest on. On przyszedł i widział bezdomnego biedaka, któremu zaufał i dał mu majątek. Nikt dla mnie takich rzeczy nie zrobił, a on to zrobił dla mnie. Powiedział, dla ciebie to zrobię, zaufałem i zawierzyłem swój majątek. Jest niesamowity. Jeżeli bym mógł ci polecić kogokolwiek w biznesie, to polecam ci jego. Idź do niego.
Tak by powiedział pierwszy. Kiedy do drugiego byśmy poszli, zapytalibyśmy, powiedział, też byłem biedny. Chciałem coś zrobić. Chciałem coś robić, ale nie miałem z czego zacząć. Nie miałem żadnego kapitału. I nadarzyła się okazja, że ktoś wypatrzył u mnie i zrozumiał, że jestem zdolny. Że mam talenty, że mam zdolności, że potrafię coś zrobić, ale nie mam z czego. Przyszedł do mnie, położył rękę na moim ramieniu i powiedział, słuchaj, wyjeżdżam i powierzę ci część mojego majątku. Czy jesteś w stanie to wykorzystać w dobry sposób? On powiedział, ja się zgodziłem. Wziąłem jego pieniądze, zainwestowałem, zrobiłem coś dobrego. Zaczęło to przynosić obfitość, przynosić owoc. Zaczęło mi to cieszyć. Powiedziałem, będę mógł się pochwalić tym, co będę mógł mu przynieść. Będę mógł się pochwalić, kiedy przyjedzie z powrotem, będę mógł stanąć przed nim i powiedzieć, naprawdę, cieszę się, że mi zawierzyłeś. Niesamowite, to jest niesamowite. Zawierzyłeś mi, mogę przynieść to, co mi dałeś. I jeszcze więcej, bo mogłem to obrócić. Mogłem przynieść procent. I teraz, kiedy zrobimy wywiad z trzecią osobą, a on mówi, dostałem mniej niż tamci pozostali. Pomyślałem sobie, jestem szlachetnym człowiekiem. Nie moje pieniądze, nie wezmę ich. Ale też co ja mogę zrobić? Przyjdzie, zabierze z powrotem, no nie będę pracował. Boję się, że jeżeli zainwestuję, mogę stracić i przyjdzie i jeszcze będę musiał całe moje życie oddać. Kiedy zainwestuję, a stracę, nie będę miał nawet tego, co on mi dał. Nie będę miał nawet z czego oddać. Nawet na ratę mnie nie będzie stać. Więc lepiej to schowam, przyjdzie, będzie miał co swoje. Takie powiedzenie jest, cudzego nie chcę, swojego nie dam. Niech ma co jego. Skoro dał, zostawił, niech weźmie swoje i będziemy kwita. Słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Popatrzcie się na trzy osoby. Ja chcę zwrócić uwagę, że Bóg dotknął mojego serca przez Boże Słowo, tak jak postrzegasz Boga. Słuchajcie mnie uważnie teraz. Tak jak postrzegasz Boga, takim Go doświadczysz. Jak postrzegasz Boga? Chcę ci zadać pytanie. Jak postrzegasz Boga? Bóg się nie kłóci z tym trzecim, co trzecią osobą. On nie mówi, słuchaj, ja nie jestem taki. Przecież zrozum, że ja ci dałem. Ja ci dałem. Ja niczego nie wymagałem od ciebie. Ja nie mogłem przyjść i powiedzieć ci, słuchaj, nie masz nic. Ale zacznij się zwijać i zacznij coś robić, bo ja przyjdę po zysk. Mogło tak być? Ale Bóg tak nie zrobił. On powiedział, ja ci dałem. Mógł się tłumaczyć, a on tego, ten Pan się nie tłumaczy. Problem jest w tym, jak postrzegamy Boga. To tutaj w naszej głowie, w naszym sercu jest właśnie sprawa, jak my postrzegamy Boga. Ci dwaj postrzegali Go jako miłosierny, jako obfitość, jako Bóg, który niesamowicie jest bogaty, jako ten, który zainwestował, chociaż nie musiał tego robić. Postrzegali Go jako okazję. Postrzegali jako okazję, którą naprawdę należy wykorzystać. Trzeba się zaprzyjaźnić. Z takim człowiekiem trzeba się zaprzyjaźnić. Mówię o Panu. Mówię o tym Panu, który się rozliczał ze sługami. Trzeba się z Nim zaprzyjaźnić. Z Nim trzeba zrobić interes, bo to jest Pan, któremu warto zaufać. Któremu warto zawierzyć. A ten trzeci powiedział, bałem się. Bałem się. I tu jest klucz pewnie też. Ale słuchajcie, nasz sposób postrzegania Boga, nasz sposób postrzegania jest bardzo ważny. Jak przychodzisz do Boga? Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przychodzili z ufną odwagą przed tron łaski. Dlatego, że On jest Bogiem miłosiernym. Że On jest Bogiem pełnym łaski. Że kiedy do Niego przychodzisz, On nie wyrzuci ciebie precz. I te słowa są bardzo ważne. One są bardzo ważne, są zapisane w Słowie Bożym. Jak przychodzisz przed Boże oblicze? Czy postrzegasz Boga jako kogoś surowego, który czeka tylko, że jeżeli potknie ci się noga, to cię ukarze? Czy postrzegasz Boga jako kogoś, kto tak bardzo ciebie obdarował, jak tak bardzo wiele w ciebie zainwestował i Jego myśli są ciągle dobre? On chce, abyś miał w swoim życiu pomnożenie, abyś w swoim życiu mógł się rozwijać, żebyś mogła się rozwijać. Właśnie takim jest Bóg, ale jeżeli tego nie wiesz, jeżeli tego tak nie postrzegasz, to będziesz myślał inaczej. Jeżeli myślisz inaczej, to twoja wiara kształtować się będzie według twojej myśli. Zgadzacie? Zdążacie za mną? Jeżeli myślisz, że Bóg tylko czeka na ciebie, żeby cię ukarać, że On wypatruje, żeby tylko zabrać, to według twojego myślenia taką wiarą będziesz wyznawał. Tak będziesz mówił, tak będziesz postępował i często zakopiesz to, co On ci dał. Często zakopiesz to, co On ci dał. Często w strachu
Będziesz się bał zainwestować, będziesz się bała zainwestować, żeby coś zrobić, żeby powielić to, co Bóg dał w tobie. Nasze wyobrażenie o Bogu ma bardzo wielkie znaczenie, bo według tego kieruje się nasza wiara. To, co będziesz wypowiadał i to, jak się będziesz modlił. To, jak będziesz przychodził do Boga. Dlatego Słowo Boże zachęca nas, abyśmy poznali Boga. Słuchajcie, ja nie chcę zmienić nikogo wyobrażenia. Ja chcę zachęcić was, abyśmy poznali Boga. Każdego dnia, abyśmy Go poznawali. Poznawali Go z Duchem Świętym. Słuchajcie, Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, aby nas odkupić, aby dać nam nowe życie. A potem, kiedy poszedł Pan Jezus do nieba, dał Ducha Świętego, nie zostawił nas samych. Mamy przyjaciela, który nas może wprowadzić w każdą prawdę, który nas może wprowadzić i objawić nam Ojca. Objawić nam serce Ojca. Serce pełne miłości, pełne błogosławieństwa i tego, że On chce dać. Amen? Halleluja. Duch Święty na każdy dzień może ci przynieść. Wiecie, nie wiem jak to się dzieje, ale kiedy otwieram Słowo Boże, kiedy przychodzę przed Boże oblicze, jestem pełen nadziei, pełen błogosławieństwa i radości. Nigdy nie otwieram i sobie myślę, Boże, co Ty dzisiaj dla mnie wymyśliłeś? Czy ja będę w stanie podołać temu? Nigdy tak nie myślę. Wiem, że zawsze ma dobre myśli dla mnie i wiem, że nawet gdyby było trudne zadanie na dzisiejszy dzień dla mnie, to wiem, że jest tyle wyposażenia i jest tyle wszystkiego w Bożym objawieniu, w Bożych rękach, że ja to będę mógł zrobić swobodnie, bo On według mojej zdolności inwestuje we mnie. Amen? Halleluja. Jakiego Boga my znamy dzisiaj? Chciałbym zapytać się, jak postrzegasz Boga? Jak Go widzisz? Takie powiedzenie jest, teraz się mi przypomniało. Jak cię widzą, tak cię malują. I nasze postrzeżenie Boga ma bardzo ważne znaczenie w naszym życiu. Bo kiedy widzisz Boga, który chce tobie zabrać, to będziesz narzekał i będziesz tylko miał braki. Ale kiedy widzisz, że On zainwestował, że On ubogaca, że On błogosławi, że On przychodzi, aby błogosławić, aby przynosić do twojego życia, to zupełnie zmienisz swoje zdanie, zaczniesz modlić się. Ja nie wiem, czy niedzielę, w zeszłą niedzielę słuchaliśmy, byliśmy, wszyscy byliście, na pewno ktoś nie był, przypomnę. W zeszłą niedzielę słuchaliśmy takie cudownego słowa. Jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wiecie, ja łykałem to jak wodę w dzień spragnienia. Łykałem to jak wodę. Niesamowity przykład. Niesamowity przykład. Jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. I tam Leszek mówił takie słowa i mówił coś takiego, w domu sobie możecie przeczytać, podał rozdziały od Księgi Mojżeszowej. I ja bardzo lubię tę historię, zwłaszcza Abrahama, i nie mogę się powstrzymać. I wróciłem tam do tego, żeby to poczytać. Wiecie, tak sobie luźno poczytać. Robicie tak czasami, jak macie czas, poczytać coś. I często Duch Święty, zapraszam Ducha Świętego, Duch Święty, chodź ze mną, poczytajmy razem. I kiedy czytam, Duch Święty zwrócił mi uwagę znowu na jeden. Ja wam to przeczytam, to nie było planowane, ale chciejmy otworzyć może pierwszą Księgę Mojżeszową, 22 rozdział. Coś niesamowitego. Poznać Boga, postrzegać Go takim, jakim jest. Postrzegać Go, poznać Go tak jak Abraham. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Bóg nawet postawił swoje imię obok jego imienia. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Niesamowite wyróżnienie. Bóg obficie błogosławił Abrahama. Wiecie, kiedy Abraham wychodził z Ur Chaldejskiego do swojej rodziny, to jest niesamowite. Bóg powiedział tak coś takiego, Abrahamie, wyjdź z Ur Chaldejskiego. Abraham mógł powiedzieć tak, Boże, dobra, przed nami pustynia, co mnie czeka, nie wiem. W moim GPS-ie muszę napisać miejsce docelowe, bo wiecie, nie ruszy mój GPS, jeżeli nie napiszę, dokąd mam wrócić, dokąd mam jechać, więc powiedz mi dokąd. Bóg mu nic takiego nie powiedział. Wyjdź z Ur Chaldejskiego. To było jedyne polecenie. Abraham spakował się, cały dobytek swój, nie był wtedy jeszcze bogaty i wyszedł z Ur Chaldejskiego w nieznane. On zaufał Bogu. On wiedział, że Bóg zawsze ma dobre myśli o nim. Wiedział, że może jemu zaufać. Jedyny Bóg, któremu możesz zaufać, to Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Czytajmy tutaj tak, 22 werset. Po tych wydarzeniach stawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, to ja. I rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Co za straszna rzecz, powiedzmy. Boże, który jesteś Bogiem Abrahama. Słuchaj, czytajmy dalej.
Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął ze sobą dwóch ze sług swoich, syna swego Izaaka, a narąbawszy drzewa na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. To był ciężki czas. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, i słuchajcie teraz uważnie, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Szósty wiersz. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drzewa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli dalej razem. Co zwróciliście szczególnego uwagę w tym urywku? Wiecie, mnie ono postawiło na baczność. Kiedy Abraham idzie ze sługami, już są już pod górą, kiedy osła zostawiają i dwóch sług przy tym ośle, Abraham mówi takie ważne rzeczy. Zostańcie tutaj, my idziemy modlić się, złożyć ofiarę i wrócimy z powrotem. Widzicie różnicę? Abraham wtedy już wiedział, jaki jest Bóg. My wrócimy we dwóch. Abraham już wtedy znał Boga. On wiedział, że nawet jeżeli mu dał polecenie, że masz iść złożyć w ofierze syna, to on wiedział, że i tak wrócimy we dwóch. Znał Boga, znał Jego obietnice i był z Nim tak blisko, że wiedział, że za żadne skarby, za żadne inne rzeczy Bóg nie pozwoliłby na to, żeby złożyć syna. Nie rozumiał tej sytuacji, bo jak może złożyć? Nie rozumiał tego, wiecie? I my też czasami jesteśmy w sytuacji, której może nie rozumiemy. Może przechodzisz przez sytuację dzisiaj w swoim życiu, której naprawdę nie rozumiesz. Ale możesz być pewny i możesz wyznać, tak jak Abraham, wrócimy razem. Wrócimy razem. Słuchajcie, ci słudzy słuchają, oni nie wiedzieli, o co chodzi. Abraham wiedział, tylko Abraham i Bóg wiedział, tych dwóch tylko wiedziało. I Abraham mówi, my idziemy się modlić, złożyć ofiarę i wrócimy we dwóch. Halleluja. Ja mówię, Boże, chcę mieć takie zaufanie, chcę mieć taką wiarę, że chociaż nie rozumiem sytuacji, wiem, że Ty masz zawsze dobre myśli i zawsze to, co obiecałeś, będzie moje. Amen. Takie poznanie Boga, takie poznanie, to jest przyjaciel. Wiecie, ja nie wiem, czy można jeszcze wystopniować wyżej niż przyjaciela, ale Bóg właśnie z Abrahamem takie mieli stosunki przyjacielskie. Takie wysokie, że kiedy ten mu mówi, idź, ja bym się zapytał, a po co go próbował? Przecież jak z Ur Chaldejskiego wychodził, to już mu powiedział, wyjdź z Ur Chaldejskiego. I Abraham się nie dyskutował i powiedział, dokąd pójdę? Już go raz wystawił na próbę. I Bóg go wyprowadził, obdarzył go bogactwem. A teraz drugi raz. I mógł narzekać, mówić, Boże, jaki Ty jesteś? Mojego syna. A on tego nie robił. Popatrzcie się, jaka przyjaźń, jaka miłość, jakie zaufanie. Nie zrozumiemy tego chyba. Musimy po prostu zaufać. Uwierzyć całym sercem. Szukać Go całym sercem, jak Abraham. Popatrzcie się, następna sytuacja. Syn był na tyle dorosły, że połapał się w tym. Idą we dwójkę. Patrzy się na ojca i mówi, ojcze, ale coś mi nie pasuje. Mamy drzewa, jesteś ty, jestem ja. Mamy ogień. A gdzie baranek? Abraham znowu stanął w miejscu, gdzie musiał albo powiedzieć, co mi Bóg powiedział, albo nie. Słuchajcie, on powiedział, Bóg sobie upatrzy ofiarę. On nawet w tej sytuacji wiedział, że Bóg ma rozwiązanie. Następny punkt zaufania. Jakie potężne zaufanie. Chcę powiedzieć Ci, że jeżeli nie rozumiesz swojej sytuacji, jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach się znalazłeś, albo może się znajdziesz, albo byłeś i nie rozumiesz tego, to chciej zrozumieć, że Bóg zawsze jest po Twojej stronie. Bóg zawsze jest pełen miłości i dobrych myśli o Tobie. Ja wiem, jakie mam myśli o Tobie. I to są myśli o pokoju. Amen? Takim jest Bóg. Takim jest Bóg. Abraham miał piękne, cudowne i prawdziwe wyobrażenie o Bogu. On nawet w sytuacji kryzysowej wiedział, że Bóg i tak ma dobre rozwiązanie. Powierzył całkowicie w Jego ręce. I nie miał strachu, wiecie. Oddalił strach. Powiedział, w rękach Bożych wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Czy strach, właśnie to, do czego chciałem przeskoczyć teraz. Ten sługa, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza, 25, on powiedział, bałem się. Wypowiedział takie słowo, bałem się. Gdzie my strach traktujemy jako przyjaciela.
My strach traktujemy czasami jako część naszego życia. Tymczasem Bóg mówi wielokrotnie i bardzo dużo do każdego sługi, jeżeli byście przeczytali księgę, mówi nie bój się. Nie bój się i nie lękaj się. Do Jozłego w szczególny sposób mówi, dlatego że miał zdobyć wiele ziem. Dlatego, że liczba wojska, które były w przeciwnych armiach, były tysięczne, a w jego armii było dużo mniej. Dlatego Bóg mówi tyle razy, nie bój się. Dlaczego Bóg mówi, nie bój się? Kiedy mówi, nie bój się, to znaczy tak, jak do nas mówi? Ja nie mówię teraz, że możesz się wystraszyć czegoś. Gdzieś drzwi trzasną i się wystraszysz. To nie to, ale strach przed czymś, strach przed kimś, przed czymś. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie bójcie się tego, który ciało i zabija i więcej nie ma nic do zrobienia. Bójcie się tego, który może duszę wrzucić na wieczne potępienie. I słuchajcie, strach sparaliżował tego człowieka, tego trzeciego człowieka. To wspaniały, dobry człowiek. Dostał majątek, dostał spadek. Miał tym obracać, miał mieć dobre życie. Zamiast tego wybrał leniwe życie. Zamiast tego wybrał życie, powiedzieć zamknę się, nie będę nic zrobił, nie będę nic mówił. W sumie boję się, że zainwestuję, mogę stracić. Jeszcze więcej się pogrążę. I tak moja sytuacja już jest ciężka. Lepiej w tym strachu to ja sobie to zakopię. Tam nikt nie będzie wiedział, gdzie to jest. Jak przyjdzie Pan, co jego oddam i nie będzie nic. Słuchajcie, miał złe postrzeżenie Boga. On nie nawiązał przyjaźni z Panem. On nie nawiązał. Ja chcę was zachęcić do tego. Ja nie chcę powiedzieć, że musisz zmienić swoje myślenie o Bogu teraz. Nie, ja nie chcę tego robić. Ja chcę ciebie nawołać i prosić, abyś poznał Boga. Słowo Boże mówi, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Amen? Chciejmy przyjść do relacji. Kiedy modlisz się, powiedz, Panie, jesteś dobry. Twoje słowo mówi, ja chcę dotykać Twojej dobroci. Kiedy masz jakieś potrzeby, przychodź i módl się i wzywaj Go. Jak w Jeremiaszu czytaliśmy, kiedy będziecie wzywać, ja odpowiem. Więc miej myśl, że Bóg, jeżeli powiedział, że odpowie, to On odpowie. Amen? Wielu ludzi przychodzi do Boga i modli się po to, żeby się pomodlić, a potem odchodzą i zapominają o tym, o co prosili. To nie jest właściwa postawa. Kiedy przychodzę i proszę, wiecie, ja proszę o wiele rzeczy, to weź kartkę i zapisz to. Dlatego, że Bóg chce odpowiedzieć na każdą modlitwę. Ciężko jest wtedy, kiedy ty zlekceważysz. Kiedy ty zlekceważysz to, o co prosiłeś. To znaczy, że ci nie zależało na tym. Tak naprawdę przyszedłeś tylko rzucić jakiś temat. Ale kiedy prosisz o coś i potrzebujesz, to oczekuj, że otrzymasz, bo Bóg odpowie. Tak jest napisane w Jeremiaszu. Ja w to wierzę i tak się dzieje w moim życiu. Amen? Halleluja. Kiedy go prosiłem o zdrowie, o uzdrowienie, Bóg daje zdrowie. Każdego dnia dziękuję mu za to. Każdego dnia chcę to powielać, chcę mówić innym, że też mogą z tego skorzystać. Kiedy dał mi nowe życie, dał mi przebaczenie grzechów, chcę innym mówić o tym. Wiecie, strach jest tym, co nas paraliżuje. Wiecie, co się mi przytrafiło? Kiedy festiwal był, przed festiwalem pastor przyszedł do mnie i mówi, Janusz, powiedz świadectwo. A ja oczywiście, wiecie, kto mnie zna, to wie, no okej, w porządku, powiem. Bardzo chętnie, cieszę się, że mogę powiedzieć. I wiecie, kiedy wyszedłem za drzwi i szedłem chodnikiem, to przyszedł szatan. Przychodzi do was czasami szatan? Tak. Przyszedł szatan i mówi tak, słuchaj, ty świadectwo, ustronie na rynku, miasto, coś, ty co sobie wyobrażasz? Popatrzcie, tyle ludzi ciebie zna, przecież ty swoje dobre imię stracisz. Tyle lat pracujesz na jakiś tam szacunek, na jakieś swoje imię i ty powiesz, że ty Boga masz na pierwszym miejscu, że On ciebie zbawił, że ty wszystko Jemu powierzasz, no to przecież to oznaka słabości. Słuchajcie, tak mówił do mnie. Ja w pierwszym momencie poczułem się dziwnie, powiem wam. Ale przez chwilę pomyślałem i sobie pomyślałem, jakie dobre imię. Przecież ja mam imię Jezus, którym mam zbawienie, którym mam odkupienie grzechów, którym mam uzdrowienie. Imię Jezus, którym się chcę chlubić. Jeżeli bym miał się chlubić, to na pewno nie swoim imieniem. Przecież to moje imię jest schowane w Jego imieniu. Amen? Halleluja. To jest nareszcie okazja. Wiecie, ale nie odpuścił. I mówi tak, no dobra, ale jeżeli ty będziesz mówił o sobie, a jesteś osobą publiczną poniekąd, bo pracujesz tam, świadczysz usługi, to mogą cię wziąć pod lupę. Aha. Ktoś się po prostu zainteresuje tobą. Szatan ma sprytne zdania. I ja sobie znowu myślę, no faktycznie, dzisiaj świat jest dosyć mocno monitorowany. A jeżeli jeszcze się do czegoś przyznasz, że byłeś grzesznikiem, że Bóg ciebie oczyścił, to ciekawe, co on to robił, ten człowiek. Zacznę się interesować. I wiecie, powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie wykupiłeś, że ja o tym mogę powiedzieć,
że człowiek, który żyje w grzechu, takim jak ja, albo może jeszcze gorszym, może usłyszeć i może wyznać, że Jezus Chrystus może zbawić ciebie też. Amen? Nie dbam o swoje imię. Nie dbam o swoje dobre jakieś imię. Przecież jeżeli jest jakiekolwiek moje dobre imię, to tylko dzięki Tobie, Panie. Amen? Halleluja. Jeżeli jakiekolwiek dobre rzeczy są w moim życiu, to dzięki Tobie. Jeżeli coś mnie spotkało, to tylko dzięki Tobie. Jesteś dobry dla mojego życia i ja to chcę powiedzieć. Amen? Halleluja. I przeciwnik wiele razy będzie przychodził do Twojego życia. Czy kiedy ktoś zaproponuje Ci powiedzieć świadectwo, czy powiedzieć, jak dobry jest Bóg, musisz walczyć ze strachem, bo diabeł przychodzi po to, żeby Cię zastraszyć. Wiecie, że on nie może nic zrobić w Twoim życiu. Nic nie może zrobić w Twoim życiu, jeżeli Ty mu na to nie pozwolisz. Wiecie o tym? Od początku świata on posługuje się tymi samymi narzędziami. Poddaje wątpliwość. On daje ci myśl, daje, żeby patrzy, co ty robisz z tym. Czy ty ulegniesz. Wiecie, na początku, pierwsze zdarzenie, przyszedł szatan i powiedział, a czy na pewno powiedział Bóg? A na pewno powiedział? A, wiesz co? Ja ci powiem, że Bóg nie jest taki dobry. On to drzewo tak w zasadzie to zrobił, bo jak ty skosztujesz, to poznasz dobro i zło i ty będziesz taki jak on. A on nie chce, żebyś był. On zazdrości ci. Taką myślą. Wiesz, on nie jest tak do końca z tobą. On jest przeciwko tobie, ale on ci tego nie mówi. Tak przyszedł szatan. Czy na pewno powiedział? Popatrzcie, minęło tysiące lat. Przychodzi i mówi tak. Czy na pewno jesteś Synem Bożym? Jeżeli jesteś Synem Bożym, zamień ten kamień w chleb. Nic oryginalnego nie wymyślił przez tysiące lat. Pan Jezus nawet się do tego nie odniósł. Popatrzcie się, on mógł powiedzieć. Jestem Synem Bożym. Nawet tego nie mówi. Nic, nie dyskutuje nic. On mówi, idź precz. Panu Bogu służyć będziesz i tylko Jemu. Amen? Halleluja. I szatan przychodzi zawsze do Twojego życia. Jeżeli Ty mu pozwolisz na cokolwiek w swoim życiu, to on będzie mógł wejść i będzie mógł zrobić cokolwiek. Ale jeżeli Ty mu nie pozwolisz, nie będzie mógł nic zrobić. Wiecie, kiedyś to miałem taki obraz. Chyba się to z jakiejś bajki wzięło. Jakiś obraz, że człowiek, który na łódce był na środku morza, zaczął rąbać siekierą własną łódkę. A jego przeciwnik siedział na brzegu i się śmiał. I ja, wiecie, zobaczyłem coś takiego, że czasami my jako chrześcijanie robimy podobną rzecz w naszym życiu. My swoim życiem, swoimi słowami, swoimi złymi myślami, my czasami jedyną łódkę, którą możemy dopłynąć do brzegu, niszczymy na środku morza. Jakie to jest głupie. Dlatego, że nasze słowa, nasze myśli, kiedy nie poddamy posłuszeństwo Chrystusowi, potrafimy więcej szkody wyrządzić, a przeciwnik siedzi na brzegu i się śmieje i mówi sobie, ja nie muszę nic zrobić, oni to sami zrobią. Oni sami sobie zniszczą ratunek. Dlatego, że przeciwnik nie może w twoim życiu nic zrobić, on nie może podejść, aby ciebie dotknąć. Pan Jezus zabronił mu tego, ale on może dać ci myśl, on może podsunąć ci pomysł, on może podważyć to, co ty już wiesz, a jeżeli tego nie wiesz, jeżeli Słowa Bożego nie ma w twoim sercu, jeżeli ty nie znasz Boga, jeżeli ty nie byłeś razem z Nim i nie usłyszałeś od Niego przez Jego Słowo, nie usłyszałeś, że On ciebie kocha i że On ma dobre myśli dla twojego życia, na całe twoje życie, to ty tego nie będziesz wiedział. I tak naprawdę ty nie będziesz miał się na czym oprzeć. Musisz znać Słowo Boże. Musisz być blisko Boga. Musisz mieć relację z Nim i szukać Go. Amen? Tak jak grzybiarz szuka grzybów, musisz Go szukać. Jeżeli czegoś nie wiesz, to szukaj tak długo, aż znajdziesz. A Bóg powiedział, nikomu nie pozwolę, żeby mnie nie znalazł. Każdy mnie znajdzie, kto mnie szuka całym sercem. Amen? Tak mówi Boże Słowo, a ja temu wierzę ponad moje życie. Jeżeli będę potrzebował na jutro czegoś, co nie będę wiedział, albo będzie kluczowe dla mojego życia, to będę tak długo szukał, aż znajdę. Ale będę szukał w Nim, bo wiem, że On ma dobre myśli o mnie. Amen? Halleluja. I chcę was zachęcić tym, abyśmy szukali Boga, abyśmy Go poznawali, bo Pan Jezus powiedział w tej przypowieści, wiecie, co mnie też jeszcze dotkło? On powiedział w tej przypowieści, że być może, albo może być podobnie. Czytajcie 14 wiersz. Będzie bowiem tak. Pan Jezus tak powiedział. Tak będzie. Wielu ludzi zbawionych ma złe wyobrażenie o Bogu. Wielu ludzi, a to się wynika tylko z tego, że nigdy nie byli blisko Niego. Każdy, kto skosztuje Boga, kto przyjdzie bliżej, aby dotknąć Jego, aby doświadczyć Jego łaski, aby doświadczyć Jego miłości, zobaczysz, jak bardzo, bardzo, bardzo mocno Bóg ciebie ukochał. Zobaczysz to, że On to, co najlepszego dał. On nie dał, ja to powtarzam zawsze, On nie posłał anioła.
On nie posłał nikogo znaczącego z nieba, ale On to, co najcenniejszego posłał, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, posłał, aby odkupił ciebie i mnie z moich grzechów, z moich chorób, z moich nałogów, z wszystkiego, co miało być dla mnie, co ja miałem na swoich plecach nieść, ja miałem umrzeć za to, miałem być zniszczony, ale On wziął śmierć za mnie, a swoje życie dał mi. Amen? Ja żyję Jego życiem. I dlatego, że ja żyję Jego życiem, Bóg patrzy na mnie jak na Jezusa. To jest cudowna zamiana na Golgocie. Wielu ludzi tego nie rozumie. To jest cudowna zamiana, że Jezus Chrystus wziął moje życie i zaniósł go na Golgotę, a dał mi w zamian swoje życie święte, czyste, bez grzechu. Swoje życie dał mi. Amen? I ja żyję Jego życiem. Dlatego mogę stanąć śmiało przed Bogiem. Dlatego mogę przyjść do Boga i powiedzieć: tatusiu, ojcze, Boże mój, halleluja. Nie muszę pisać pisma, żeby się skontaktować z Bogiem. Nie muszę załatwić wszystkich moich spraw tutaj życiowych, jakichś tam nie wiadomo co, posprzątać albo coś jeszcze zrobić, a potem się zastanowić, czy teraz jestem godny, czy jeszcze jest jakaś coś do zrobienia. Dlatego, że mam życie Chrystusa. Życie Jezusa Chrystusa jest we mnie. Tak mówi Boże Słowo. Amen. Umarłem dla swojego grzechu. Chcę służyć Jemu. Chcę służyć Bogu. Moje nowe życie jest życiem dla Jezusa Chrystusa. Galacjan 2:20 mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja. Nie żyje stary mój człowiek, ale żyje we mnie Chrystus. Amen. Halleluja. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa, który co? Umiłował mnie i oddał za mnie swoje życie. Cudowna zamiana. Żyję życiem Chrystusa. Nie żyję już swoim życiem. Wiecie, wielu ludzi to myli. Nowe stworzenie to jest coś niesamowitego. Ale jest jeszcze kwestia umysłu. Ja wam powiem, że kiedy przychodzisz do Boga, kiedy przychodzisz do Boga jako grzesznik, jako nigdy nie pojednałeś się z Nim, to wystarczy jedna modlitwa. Panie Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Wierzę, że Bóg Ojciec zbudził Ciebie z martwych. Wiem, że Ty mnie zbawiłeś. Dlatego proszę Cię, przebacz mnie, przebacz mi moje grzechy, oczyść mnie i przyjmij mnie do siebie. Chcę teraz służyć Tobie. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Amen. I w tym momencie jesteś nowym stworzeniem. Amen. Jeżeli wierzę i szczerze zawołałeś w ten sposób, jesteś nowym stworzeniem. Halleluja. Ale została kwestia umysłu. I apostoł Paweł mówi większość listów o umyśle, który musi być przemieniony. Musisz przemienić swój umysł. Bo wiecie, ci ludzie wszyscy byli zbawieni tutaj. Wszyscy trzej byli sługami. Zrozummy to. Oni wszyscy byli sługami. Oni nie byli jacyś wzięci tam nie wiadomo skąd. To byli jego słudzy. On był panem tych ludzi. Oto byli jego słudzy. Oni przyjęli zbawienie, ale ich kwestia myślenia nie była zmieniona. Jednego przynajmniej. Tych dwóch tak. Dziękuję Bogu, że dwóch. Chociaż, ale chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli. Jego umysły, tego jednego człowieka umysł nie był odmieniony. On nie poznał swojego Pana. On nie poznał swojego Pana. Pan Jezus wcześniej w Ewangeliach, tutaj w tych rozdziałach wcześniejszych mówi. Możemy zerknąć. Zerknijcie może, macie otwarte Biblię. Dobrze jest nosić Biblię, bo wtedy możesz popatrzeć. Popatrz się dwa wersety wcześniej. To jest poprzednia przypowieść Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak. Później nadeszły i pozostałe o pannach tam mówi: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, i słuchajcie mnie uważnie, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. To jest właśnie klucz. Tamte znały Pana, a te nie znały. Różnica polega na tym, że ty możesz wydawać ci się, że znasz Boga, ale czy On ciebie zna? Czy ta przyjaźń jest obopólna? Czy wy siebie znacie? Chciałbym was zapoznać. Chciałbym wam powiedzieć, abyście skosztowali, aby swój czas modlitwy, aby to był rozkoszny czas. Chciałbym wam życzyć, żebyście mogli przychodzić przed Jego oblicze z weselem, z okrzykiem radości, ale musisz poznać Pana. Musisz poznać Pana. Musisz wiedzieć, musisz to zrozumieć, musisz dotknąć i doświadczyć. Amen? Halleluja. Musisz Go traktować, ja to mówię musisz, ale inaczej innej drogi nie ma wyjścia. Jak ojca, jak tatę. Przychodzić do Niego bez żadnych skrupułów. Wiesz, jak On wykupił ciebie. Jeżeli twoje myśli jeszcze są gdzieś daleko, jeżeli są takie, że myślisz, że Bóg nie chce, żeby ci się dobrze powodziło, nie chce, żeby twoje życie było dobre, to jesteś w błędzie. Ale On ciebie nie wyprowadzi z tego błędu. To ty musisz zmienić swoje myślenie. Popatrzcie się. Pan tego sługi nie wyprowadził go z błędu. On go osądził na podstawie jego myślenia. To jest coś niesamowitego. On go nie wyprowadził z błędu. On miał mnóstwo okazji, żeby się przekonać, że Pan jego jest dobry. Mnóstwo okazji, żeby wziąć, wykopać to i jeszcze raz podjąć. I wziąć i zrobić coś, co Pan wie, że ma w zamierzeniu. Chcę powiedzieć, że ten Pan
miał w zamierzeniu, aby się im powodziło, aby się im dobrze działo, żeby mogli obracać, żeby mogli mieć dobre życie. To było jego sercu i to jest w jego sercu. Ten jeden nie zrozumiał tego. On pomyślał, on jest surowy, dał mi, no ale cóż, tamtym dał więcej, mi tak najmniej w sumie. No to co, to dla mnie nie jest dobry. Tam do tych jest dobry, a dla mnie nie. To było złe jego wyobrażenie. Bóg jest dobry dla każdego. Bóg jest dobry i ty to musisz odkryć. Przyjdź do Niego, przytul się do Niego. Powiedz, Boże, dziękuję Ci, że mnie oczyściłeś, że jesteś moim Ojcem, że przez Jezusa Chrystusa mogę przychodzić do Ciebie w dzień i w nocy. Właściwie, wiecie, ja się nie chcę rozstawiać z Duchem Świętym w ogóle. Kładę się spać, ale ja nie mówię dobranoc. Czasami chcę słyszeć, nawet wtedy, chcę słyszeć Ducha Świętego. Chcę, żeby prowadził cały czas. Chcę poznawać Go cały czas. Na koniec chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden szczegół jeszcze. Bojąc się tedy odszedłem. Bojąc się. Czego się dzisiaj boisz? Czy boisz się o przyszłość? Czy boisz się, że czy sobie dasz radę? Czy się boisz o swoje dzieci? Czy sobie dają radę? Czy się wyuczą? Czy będzie wszystko w porządku? Czy nie dopadnie cię coś złego? Czy jakaś choroba nie natknie twoje życie? Czego się boisz? Czego się boisz dzisiaj? Czy ci się może nie powieść? Ten rok jest fajny dla mnie, ale nie wiem, jak będzie w przyszłym roku. Słuchajcie, On jest Bogiem, który chce zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. Wypowiadaj te słowa. On zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Amen? Halleluja. Strach jest grzechem. Strach jest grzechem. Jeżeli czegoś się boisz dzisiaj, to pomódl się razem ze mną i powiedz, Panie Jezu, proszę Ciebie, składam ten strach u Twojego krzyża jako grzech, jako obrzydliwość, jako coś, co mnie może zatrzymać. Nie chcę tego w swoim życiu. Chcę wszelki strach przed przyszłością, wszelki strach przed niepowodzeniem, wszelki strach przed chorobą złożyć u Twoich stóp. W imieniu Jezusa Chrystusa pomóż mi w tym. Amen. Tak się pomódl i złóż ten strach. Wiecie dlaczego? Bo to strach jest grzechem, który paraliżuje ludzi do tego, żeby mogli działać. To strach jest tym, który paraliżuje i daje ci złe wyobrażenie. W strachu człowiek nie jest w stanie określić dokładnie położenia. W strachu nie jest w stanie człowiek zrobić tego, co powinien zrobić. Robi to źle, bo strach jest grzechem. Jeżeli to nazwiemy tak, dlaczego? Powiecie mi, no dobra, no ale wszyscy się boimy. Tak, przychodzi to na nas. Przychodzi to na nas i musimy to składać każdego razu. Pan Jezus też, kiedy był w Getsemane, On modlił się, Ojcze, jeżeli jest możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Wiecie, taki ciężar, taki natłok, taka wielka presja i jeżeli mogę nazwać stres, tak wielkie. Wiecie, ja sobie wyobrażam, że chociażbym wziął moje tylko grzechy, to już miał prawo modlić się wtedy, oddal ode mnie ten kielich. Ale teraz jeszcze wziąć grzechy wszystkich nas tutaj, gdzie jesteśmy. A potem wziąć jeszcze grzechy całego miasta. A potem wziąć grzech całego świata. Słuchajcie, Pan Jezus, święty, sprawiedliwy, który nigdy nie zgrzeszył, który cały czas, całe wieki, święty Bóg, Syn Boży. Amen. Musiał wziąć grzechy i modlił się, Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal, ale jeżeli taka jest Twoja wola, niech się stanie. I każdy z nas mierzy się ze strachem. Każdy z nas, widząc przyszłość, masz wyobrażenie i musisz się z tym rozprawić. Dlaczego? Objawienie Jana, czytajmy Objawienie Jana, 21 rozdział. Objawienie Jana, 21 rozdział. Strach jest tym, co paraliżuje, strach jest grzechem. Należy go wyznać, należy go wyznawać. Jeżeli każdy dzień przychodzi do ciebie, to wyznawaj, odrzucaj go, abyś mógł mieć dobre wyobrażenie o Bogu. Abyś mógł mieć śmiało, właściwe wyobrażenie o Bogu. Abyś mógł stanąć prosto, dokładnie tak jak ja teraz. Stanąć tak przed Bogiem, tak jak teraz stoję przed wami. Stanąć i powiedzieć, Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, co robisz dla mnie. Dziękuję Ci za obfitość Twoją, dziękuję za Twoje błogosławieństwo. Stanąć przed Nim, a potem przynieść Mu swoje prośby. Przynieść Mu swoje zmagania. W Objawieniu na 21 rozdziale czytamy tak. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych zabójców i szeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. O tym już dzisiaj czytaliśmy. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słuchajcie, gdybym ja pisał to słowo, gdybym ja pisał po ludzku, chcieliby teraz wejść w hierarchię tego słowa, patrzcie na nie, i gdybyśmy mieli po ludzku, tak jak ludzie stopniują grzech, napisać to, to ja bym gdzieś tak proponuję, większość tak by było, udziałem zaś bałwochwalców, czarowników, przeteczników, zabójców,
albo może zabójców na pierwszym miejscu by było, i skalanych, i wszystkich kłamców, i niewierzących, i na końcu byśmy napisali bojaźliwych. No bo przecież strach to taki jest, taki, prawda? Popatrzcie się jeszcze raz na to słowo. Przyglądnijcie się temu. Udziałem zaś bojaźliwych. Na pierwszym miejscu. Zwróćmy uwagę, kto to powiedział. Cofnijmy się 6 wersetów wcześniej. I rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowym czynię. Kto to mówi? To mówi sam Jezus Chrystus. Kto siedzi na tronie? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus mówi do Jana, do świętego Jana, mówi, słuchaj, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i tak dalej, jest co? Śmierć druga. Jest ognie, jest jezioro płonące ogniem i siarką. Słuchajcie, strach, bojaźń, strach jest grzechem. Amen? Które jest wypowiedziane w pierwszej kolejności. Czytajmy teraz werset wcześniej. Popatrzcie się, werset wcześniej. Czytaliśmy 8, czytajmy 7. Zwycięzca, mówi to samo Pan Jezus, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Widzicie tę cudowną relację? Syn i ojciec. Bóg, ja będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Pan Jezus mówi o tym, co jest zwycięzca. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. W relacji z Bogiem, kiedy poznasz Boga, kiedy przyjdziesz do Niego, kiedy Go poznasz takim, jakim jest, kiedy pozwolisz poznać siebie, Bogu, kiedy pozwolisz, aby On objawił Ci, jaki jest dobry, jak jest wielka możliwość, błogosławieństwo w Jego ramionach, wtedy otworzą się Twoje oczy, będziesz Go mógł poznawać każdy dzień. Wiecie, my Go nie poznamy w całości. Słowo Boże mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe. Kiedy dopiero spotkamy się z Nim, nasze ciała będą przemienione, będziemy mogli Go zobaczyć takim, jakim jest. Ale teraz nasze poznanie jest cząstkowe. To poznanie cząstkowe niech będzie coraz większe w Twoim i w moim życiu. Niech ono będzie coraz bliżej Boga. Niech ono będzie rzeczywiste takim, jakim jest Bóg. Amen? Że On jest dobry. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę Mu Bogiem, a On będzie mi synem. Halleluja. A następne zdanie znowu mówi, ale udziałem zaś bojaźliwych. Bojaźliwych, to jest strachu. Kiedy się boisz o to, co będzie. Kiedy drżysz i w strachu żyjesz. To jest coś innego. Wiecie, kiedy Słowo Boże mówi, że sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i z drżeniem, zupełnie o czymś innym tam jest. To nie jest o strachu. W ogóle tam nie ma słowa strach. Tam jest powiedziane w bojaźni, to znaczy w nienawiści do grzechu. Z bojaźnią, to znaczy dokładnie w nienawiści do grzechu, w obrzydzeniu do grzechu. To jest bojaźń Boża. Amen? I ze drżeniem to, aby być gotowy na każde polecenie Pana. Na każde polecenie, ze drżeniem, w czujności. Kiedy Pan chce coś zrobić, jestem gotowy. Amen? Nawet jeżeli czegoś nie rozumiem. Dlatego sprawujcie zbawienie. A tutaj jest powiedziane o strachu. I strach jest czymś, co nas paraliżuje. Jeżeli w Twoim i w moim życiu czasami pojawiają się myśli i one krążą w Twoim życiu i boisz się o cokolwiek, zacznij to składać w ręce Boże. Wiecie, to jest trudne. To nie jest łatwe. Ja nie mówię niczego łatwego teraz, ale Słowo Boże mówi, że to jest grzech. I nie chcemy żyć w grzechu. Dlatego chcielibyśmy wyznawać, chcielibyśmy przychodzić. Mój Boże, boję się o przyszłość. Boję się o przyszłość, bo moje przyszłość moich dzieci. I chcę to powiedzieć Tobie. Ty powiedziałeś, że złóżcie wszelką troskę na mnie, gdyż Ty masz o mnie staranie. Dlatego ja chcę w imieniu Jezusa Chrystusa składam teraz wszelki strach, wszelką obawę, składam wszystko na Ciebie i teraz to jest w Twoich rękach. To jest dosłownie tak, jakbym wziął to, napisał na kartce. Ale możesz tak zrobić. Napisz to na kartce, napisz to, podpisz się na dole pod tym, składam to na Ciebie i od tego momentu napisz na dole, te moje sprawy są w rękach Jezusa Chrystusa. Jeżeli, szatanie, masz jakiekolwiek sprawy w tym kierunku, to skieruj się do Niego, nie do mnie. Amen. I złóż to na Pana. Złóż to na Pana. To jest ciężkie, to nie jest łatwe, ale tak musimy. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie poznać Boga w strachu. Ten sługa, dobry sługa na początku, ale niedobry potem, kiedy Pan mu powiedział, że leniwy. Leniwy. Właściwie to on był arogancki. Pomyślał sobie bardzo arogancko. Wykopię dziurę, zakopię. Nie moje, to nie będę ruszał. Niech swojego pilnuje. Ta historia nas bardzo wiele uczy. Chciałbym z tym pytaniem zostawić każdego z nas.
Jakie jest Twoje postrzeganie Boga? Jak postrzegasz Boga? Jak postrzegasz Boga? Kiedy się budzisz rano, czy się cieszysz, że znowu możesz spotkać się z Nim? Czy patrzysz, że nie wiadomo, kiedy Pan przyjdzie, czy ja jestem gotowy? Kiedy jesteś w takiej pozycji, musisz coś zrobić jeszcze. Musisz się cieszyć i musisz patrzeć, Panie, może to już dziś. Może to już dziś. Spotkamy się razem. Halleluja. To jest możliwe. To jest możliwe. I Boże Słowo nas do tego zachęca. Chciałbym powiedzieć, że dostaniesz to, w co wierzysz. Dostaniesz to, w co wierzysz. Pan Jezus, kiedy przyjdzie na ziemię, będzie szukał wiary. Będzie szukał. On cały czas szuka wiary. I to, co my wyznajemy, to dostajemy w naszym życiu. To, co wyznajemy. Jeżeli wyznajesz Boga dobrym, ja wyznaję zawsze Boga dobrym. Wiecie, w moim życiu kiedy były sytuacje, kiedy ich nie rozumiałem. Było ich dużo. Sytuacje, kiedy nie wiedziałem, o co chodzi. I łatwo by było komuś powiedzieć, właściwie przeciwnik nie próżnował wtedy i powiedział, no widzisz, Bóg jest raz taki, raz taki. Jeden raz dobrze, a drugi raz trochę cię tam musi przyśrubować. Mój Bóg tego nie robi. Mój Bóg jest dla mnie dobry. On zawsze wyciąga rękę, aby mnie wyciągnąć, jeżeli wpakuję się w tarapaty, jeżeli w coś wpadnę albo coś mnie przykrego spotka. On jest gotowy zawsze pomóc. On jest gotowy zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Amen. Nawet jeżeli nie rozumiemy sytuacji, Bóg stoi za tobą. Są dwie proste zasady. Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Pierwsza zasada jest bardzo ważna, ale bez drugiej nie odniesiesz zwycięstwa. Poddajcie się Bogu, bo Bóg jest dobry, Bóg jest z tobą. On jest za tobą, On nigdy nie jest przeciwko tobie. On nigdy nie obraca się i nie mówi, mam dosyć. Popatrzcie się, Abrahama, kiedy próbował Bóg, Abraham był do święcie przekonany, że zejdziemy z tej góry razem. Zejdziemy razem, bo znam Boga. Boże, tak naprawdę to on mógł powiedzieć, Boże, znam Ciebie i nie wiem, co Ty wymyślisz, ale coś będziesz musiał wymyślić, bo my z Izaakiem razem pójdziemy z tej góry na dół, z powrotem. I wiecie, idę na górę, gdzie nie ma stada owiec, nie ma żadnego, dlatego Abraham nazwał tę górę zaopatrzeniem, górą zaopatrzenia. Boga nazwał swoim zaopatrzeniem. Amen. Dlatego, że ponadnaturalny sposób Bóg dał ofiarę. Halleluja. I w twoim życiu może jest sytuacja, kiedy wydaje ci się, że tam nie ma nic do ofiarowania na tej górze. Boże, tak naprawdę ja już jestem zakłopotany. Ale Bóg jest ponadnaturalny w twoim życiu. Kiedy tylko wierzysz, kiedy tylko przychodzisz do Niego, kiedy chcesz Go poznawać, kiedy Go szukasz i kiedy Go szukasz całym sercem. A kiedy będą mnie wzywać i zanosić do mnie modlitwy, co ja zrobię? Ja ich wysłucham. A kiedy będą mnie szukać, mnie znajdą. Kiedy mnie będą szukać całym swoim sercem. Jeremiasz 29. Słuchajcie, takie słowa, kiedy Bóg mówi bezpośrednio, zapisujmy, czytajmy, cytujmy je, bo to jest nasze życie. Bóg do nas mówi. I to, na czym zbudujesz wiarę, na tej zasadzie będziesz rozliczony. Jeżeli zbudujesz wiarę na Słowie Bożym, na tym, że Bóg jest dobry, że On ci obdarował, dał ci niesamowite błogosławieństwo, tak wiele zainwestował w ciebie i chcesz to pomnożyć, chcesz tym obracać, chcesz się rozwijać, a Bożą wolą jest, żebyś się każdy rozwijał, to Bóg będzie błogosławił tobie i On się z tego rozliczy i powie, dobry sługo. Amen. Ciekawe jest jeszcze jedna rzecz w tej historii. Tam jest wiele ciekawych rzeczy. Możecie poczytać, możecie rozważyć, ale zawsze z tą myślą, że Bóg jest dobry. Amen. Że Bóg zawsze chce dobrze. Że On chce, żebyś odnosił sukces, żeby cię powodziło. Amen. Czasami myślę sobie, że sukces to było takie przereklamowane słowo. Ja to użyłem teraz i niechcący tak, ale chcę wam powiedzieć, że same słowo Ewangelia znaczy dobra nowina o królestwie. Bóg jest dobrej myśli o tobie. On chce, aby ci się powodziło. On chce, abyś się rozwijał, aby dobrze ci się powodziło w twoim życiu. Ja to powiedziałem chyba z 20 razy. W Słowie Bożym Bóg mówi wiele razy, nie bój się. Nie bój się, bo ja jestem twoim Panem. Ja jestem twój Bóg, ja jestem twój lekarz. Ja jestem ten, który cię wyprowadza. Amen. I choćbyś szedł ciemną doliną cienia śmierci, nie ulękniesz się, bo ja jestem z tobą. Amen. Rozumiemy to słowo? Choćbyś szedł doliną cienia śmierci. W oryginale tak jest powiedziane. To jest niesamowite. Wiecie, dolina cienia śmierci. Kiedy tutaj na tym miejscu wyciągnąłbym miecz, to czy mogę zrobić mieczem krzywdę? Można. Tak. Ale kiedybym postawił miecz, puścił światło i zobaczylibyście na ścianie cień miecza, to czy tym cieniem mogę zrobić krzywdę? Nie zrobisz cieniem nikomu krzywdy. A Bóg mówi, choćbyś szedł, psalmista mówi, choćbyś szedł doliną cienia śmierci, nie ulęknę się. Śmierć ma tylko cień. Śmierć nie ma żądła, dlatego że Jezus Chrystus
zwyciężył na Golgocie. Amen. Twoje całe życie, twoja cała wieczność jest w Jego rękach i nie musisz się martwić o jutro. Nie musisz się martwić o jutro. Dlatego jeżeli się boisz, oddać to w ręce Boże. Przyjdź do Niego. On ma dobre myśli o tobie. Ja wiem, jakie mam myśli o was. Ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Mówi Pan. Halleluja. To są myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować przyszłość i natchnąć nią nadzieją. Jeżeli będziecie mnie wzywać i modlić się do mnie, ja was wysłucham. Jeżeli będziesz mnie szukał, znajdziesz mnie. Jeżeli mnie będziesz szukał całym swoim sercem. Halleluja. Dalej jest napisane i ja odmienię wasz los. Możecie czytać to słowo dalej. Słuchajcie, Bóg jest taki właśnie dla ciebie i dla mnie. On dla nikogo nie jest inny. Wyobrażałoby się, że w tej historii Bóg jest dla jednego inny, dla drugiego inny. On jest ten sam Panem. On jest tym samym Panem. I nie ma znaczenia, czy masz więcej, czy masz mniej. Nie ma znaczenia, czy masz bogatsze życie, czy masz mniej bogatsze życie. Znaczenie jest, jak postrzegasz Boga. I jak uwierzysz w tego Boga, który nim jest naprawdę. Amen. I jak zaczniesz wykorzystywać swoje życie. Chcę wam życzyć, chcę to ogłosić, chcę wam życzyć, abyście poznawali Boga. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, że jest pełen łaski, litości i miłości i że On ma dobre myśli o tobie. Wiecie, te słowa są przesycone. Czasami ktoś by mógł powiedzieć, Janusz, powiedz też czasami coś o karze. Mówisz tylko dobre rzeczy. Ja wam chcę powiedzieć, że jeżeli Boga nie poznasz z dobrej strony, nigdy nie będziesz żył w posłuszeństwie. Ja mogę ciebie karać, mogę cię smagać, mogę ci robić cokolwiek innego, napominać, dopóki ty nie zaczniesz kochać i poznawać takim, jakim jest, nie będziesz twojego życia zmiany. Dlatego mówię o rzeczach, które są dobre. Mówię o Bogu, w którym chcę, żebyście się rozkochali. Mówię o Bogu, którym warto jest zawierzyć całe swoje życie, którym warto jest zainwestować całe swoje życie. I tak naprawdę to chcę was prosić, abyście dla Niego stracili głowę. Bo jest warto. To jest Bóg, który dał ci życie i w nim masz pełnię obfitości, pełne błogosławieństwa. Niech to słowo przeniknie nasze serce. Jak postrzegasz Boga? Jak postrzegasz Boga? Dlatego, że to, jak Go postrzegamy i jak w naszym życiu traktujemy, tak będziemy ocenieni, osądzeni według tego. Niech was Bóg obficie błogosławi. Ja wiem, że to robi każdego dnia. Niech daje wam siłę i zdrowie. Niech daje wam błogosławieństwo do tego, abyście mogli zdobywać wiedzę, zdobywać poznanie Boga, żebyście mogli w modlitwie zbliżać się do Niego i otrzymywać odpowiedzi na każdą waszą prośbę. Na każdą waszą prośbę, kiedy zanosicie prośby i modlitwy, żeby On odpowiadał, a żebyście mogli doświadczyć Go i powiedzieć jeszcze więcej, więcej, ponad to, niż mówiłeś. On jest lepszy. Amen. Halleluja. Niech obfity Bóg, niech dobry Bóg błogosławi was. Chcę to powiedzieć na koniec. Bóg jest zawsze dobry. Amen? Amen. Halleluja.